zamknęliśmy projekt Outside, Inside, Inside Out, który jest wspólną produkcją artystów polskich i norweskich. Jest to także forma współpracy między dwoma instytucjami, Oakland Country Authority i Centrum Żeby Polskiej w Norwesku. Wspólne przedsięwzięcie artystyczne jest realizowane w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej, którym to programem zarządza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałem teraz Państwu przedstawić kuratorów tego projektu w osobach. Pan Per-Erik von Karlsruhe, nasz przyjaciel i opiekun grupy artystów norweskich. Przyjaciel naszego przyjaciela i współinicjator tego projektu. Thank you.
złodziei będą zdjęcia złodziei wywieszone, ale potem tutaj tak było. A są jeszcze tam, o te. Pyszotka. Praca Oedipus Rex autorstwa Krzysztofa Bednarskiego. Sam autor dużo spowolnił. Zamknij od przez lata wracam do tematu laski. Zaczęło się od zdjęcia mojego ojca z lasu. I nawiązywania do tej laski w różnych etapach życia. Zrobiłem też taką laskę dla firmy Targetti oświetleniowej. Neon. Ale w każdym razie to jest taka duża laska, więc powinnam mieć dobry tytuł i wydawało mi się, że to jest dobry tytuł na dużą laskę. Replikę schodów, które znajdują się w opozycji do Ordina. Mary, autor. Yes, I told them. Bardzo chciała podziękować Marii, panu Ryszardowi Reimerowi. Marii, wykonanie Ryszard Reimer. Tak jest, brawo. Nie ty? Jak jeszcze wyczuję, że po prostu nie ma czego, co jest niezrobione, to jest to bezwzględne. No nie wiem, to było 3-4 osoby, które... Patrz, gdzie te manekin halukowy, manekin came from Germany. So, it is not important. There is no oh. And then, in the other part, there is a second. Czyli tylko Egil teraz zostaje. Started 2 years ago at Lillehammer. It is called Sweet Oblivion, as a whole trilogy. This work is called Sweet Oblivion Between the Distant and the Far. Nice guest. Nie, zobacz, to jest ktoś...